Witam Was serdecznie, Mariusz Burgi, kłaniam się. Dzisiaj chciałem Wam pokazać skuter klasy średniej. To jest taka klasa, coś jak w samochodach, klasa kompakt. To jest pojazd, który odpowie nam na pytanie, które często zadajemy sobie, kiedy szukamy pojazdu uniwersalnego. To jest skuter jednocylindrowy, 350, 30-konna, która jest dużo, dużo szybsza od klasy 125, co jest oczywiście zrozumiałe, ale nieznacznie słabsza jest od skuterów dwucylindrowych, co może się wydawać dziwne. Jest to skuter bardzo sprawny, który nadaje się zarówno na miasto, jak i w trasę. Jest to skuter, który bardzo dobrze sprawdzi się w mieście, ponieważ jest troszkę większy od najmniejszych 125, ale jest tylko nieznacznie od nich większy, co sprawi, że w mieście doskonale będzie się czuł i zapewni też odpowiednią zwrotność. Ale jeżeli będziemy chcieli polecieć w trasę, to gabaryty, te troszkę większe, zapewnią nam stabilność. Więc tutaj mamy wypośrodkowane właśnie gabaryty. Idealne rozmiary, które w mieście sprawdzą się, a w trasie zapewnią nam stabilność i myślę, że to jest pierwsza część, jeżeli chodzi o uniwersalność tego pojazdu. To są właśnie rozmiary. Słuchajcie, pozycja za kierownicą. Pozycja za kierownicą to jest ważny aspekt w kontekście właśnie dalszych wypadów. I tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, że Downtown od początku, jak się pojawił, i oczywiście ta wersja, która jest aktualnie w tej chwili oferowana, posiada opcję dwóch pozycji nóg. Pierwsze piętro, no i nazwijmy to takie półpiętro, tak? Drugie, poprzeczne. Dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym przede wszystkim w kontekście właśnie wypadów za miasto, dłuższych tras. Ta pozycja pozwoli nam na odpoczynek dla nóg. Tak jak widzicie, ja mam 182 cm wzrostu, bez problemu odnajduję wygodną pozycję za kierownicą, jest ok. Także dalsze trasy, bardzo przyjemne na tym skuterze, sprawdzone. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, również ta pozycja taka bardziej krzesełkowa, która zapewnia, poprawia nam troszkę balans w trakcie przeciskania się, jest w porządku. I tu sprawdzi się bez najmniejszego problemu. Karoseria to jest bardzo ważny element, bo jednak każdy pojazd zawsze kupujemy oczami. Tutaj mamy po raz kolejny, to już jest kolejny projekt Massimo Zaniboniego. Tutaj Massimo i jego biuro projektowe włączył się w narysowanie tego skutera. Na pewno na przebitkach dokładnie zobaczycie to, o czym Wam w tej chwili powiem. Przede wszystkim tak, mamy tutaj taki parapet w połowie owiewki. Skutery sprzed 10, 15, sprzed dwóch dekad miały zawsze owiewki równomierne. One były bardziej wybrzuszone, mniej, ale one były równomierne. Tutaj już mamy ostre kanty i mamy przede wszystkim takie piętra. Dodatkowo ten parapet, to piętro wyłączone jest jeszcze takim materiałem, który się nazywa Piano Black. Na początku, można powiedzieć, owiewki mamy LED-owe kierunkowskazy. Przód, kiedy patrzymy na ten skuter, to się kojarzy tak trochę z sową, bo te dwa reflektory plus ten nos kojarzą się z sową. Dodatkowo coś, co charakteryzuje Downtowna już od pierwszej wersji, która się pojawiła w 2009 roku, to były tak zwane Angel Eyes. One były już w pierwszej wersji Downtowna i teraz tutaj one również są. Również mamy Angel Eyesy. Mamy dwa reflektory, mamy kierunkowskazy LED-owe i to wszystko okraszone jest szybą. Szybą pośrednią, bo to jest szyba, która jest taka wypośrodkowana. No ona, powiedzmy, w lecie da nam powiew fajny chłodu, nie będziemy się za nią gotowali, a jednocześnie zapewni nam osłonę należytą przed wiatrem. Oczywiście można tutaj zastosować wyższą szybę, ale oczywiście dla sportowego wyglądu można dać jeszcze ciemną, krótszą. Także tak jak wspomniałem, te ostre krawędzie, ostry błotnik narysowany też w ostrych krawędziach, do tego czarny lakier, to wszystko pięknie wygląda, aż przyjemnie się patrzy na ten skuter. Dalej idąc, mamy dół właśnie w tym Piano Black, czyli płozy są odcięte kolorystycznie, są czarne, ale dają ten efekt Piano Black, czyli mamy połysk, później mamy ten element bumerang, nazywany potocznie w srebrze. No i z tyłu, przechodząc dalej, mamy tak samo dość ostre krawędzie i w ostrych krawędziach narysowany jest również tylny reflektor, który jest w otoczce takiego srebrnego, w takich srebrnych jakby ringach. Ten sam srebrny materiał znajdziemy też na kokpicie. Srebrne są również sety
pasażera. Wspomnę jeszcze oczywiście o osłonie wydechu, która jest również w tym materiale Piano Black. W mojej ocenie Massimo zadziałał tutaj bardzo dobrze. Mi się to podoba, nie wiem jak wam. Słuchajcie, kupując większy skuter, często myślimy też w kontekście plecaczka, czyli pasażera, z którym będziemy jeździli. Downtown 350i jest bardzo specyficzny, to znaczy ilość miejsca dla kierowcy, dla kierującego jest tożsama z miejscem dla pasażera. Mamy tutaj bardzo szeroką kanapę. Jeżeli myślicie o tym, żeby jeździć również z pasażerem i chcecie, żeby mu było wygodnie, to ten skuter akurat jest bardzo dobrym pretendentem do tego, żeby pasażer był zadowolony. Skuter jedzie na dwóch kołach 14 i 13-calowym przód-tył. Te koła zapewniają należyty komfort. Tutaj warto wspomnieć, że w stosunku do poprzedniej wersji Downtowna udało się tutaj producentowi osiągnąć lepszy komfort. Nie utracono bezpieczeństwa, bezpieczeństwo nadal jest na bardzo wysokim poziomie. Skuter jest dość twardo zawieszony, ale udało się jednak uzyskać lepszy komfort. Bardzo ważną rzeczą są hamulce. Jak w każdym Kimco, także tutaj hamulce są wystarczające, bardzo efektywne. Przewody w oplocie stalowym, co już od lat wśród wielu osób oglądających budzi zawsze zdziwienie. To, co w innych motocyklach jest elementem tuningowym, w Kimco dostajemy w standardzie. Dodatkowo hamulce są wyposażone w ABS, natomiast skuter od 2019 roku dostał kontrolę trakcji. Nazywa się to tutaj TCS, Traction Control System. No i jest to oczywiście system, który zapobiega uślizgowi kół, czyli w momencie, kiedy jedziecie w łuku, dodacie gazu, zostanie skastrowana moc, zostanie odcięta moc, na łuku jedziecie, najeżdżacie na mokre liście, koło traci kontakt, nie ma uślizgu, więc bezpieczeństwo. ABS, Traction Control i bardzo dobre hamulce. To jest na pewno bardzo ważna rzecz w przypadku tego modelu. Przechodząc do kolejnych elementów wyposażenia, może zacznę nietypowo od lusterek, które mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo. Są one tutaj na tyle duże, że bardzo dobrze w nich widać, ale jednocześnie nie przeszkadzają w czasie jazdy. Są bardzo stabilne, nie są podatne na wibracje, na wiatr, ani na to, co zdarza się w innych skuterach, że ten obraz mamy niestabilny. Tutaj jest to bardzo stabilne i w ogóle same lusterka, to w kontekście nawet stylistyki można powiedzieć, że są zupełnie inne niż w skuterach tej klasy. Zegary w wersji, którą wam tutaj prezentuję, są z systemem NUDU. Czyli mamy tutaj oczywiście nawigacja, to są komunikaty, które nam przychodzą po sparowaniu z telefonem, przychodzące maile, SMS-y lub jakiekolwiek powiadomienia wyświetlane są tutaj na środku zegarów na ekranie. Ten ekran oczywiście możemy sobie przełączać, kiedy chcemy, z pozycji manetki i wyświetlają się tutaj nam wtedy na tych zegarach, w tej środkowej części, wyświetla nam się cyfrowy prędkościomierz. Dodatkowo jeszcze mamy prędkościomierz z lewej strony analogowy. Z prawej strony zegarów mamy duży, ogromny wyświetlacz cyfrowy, z którego dowiemy się o aktualnym stanie naładowania akumulatora, o napięciu w instalacji elektrycznej. Dowiemy się, jakie jest spalanie chwilowe, jakie jest spalanie średnie od ostatniego tankowania. I na dolnej belce mamy informację oil service, czyli kiedy musimy wymienić olej, przebieg główny i dwa tripy, które po skasowaniu kasują również nam wynik spalania. Na dole mamy obrotomierz, z boku pałeczkowy wskaźnik poziomu paliwa, a na górze temperatura płynu chłodzącego. Tak rozbudowane zegary obsługujemy z poziomu prawego kontrolera, gdzie mamy tak naprawdę jeden kolebkowy sterownik, potwierdzenie klawiszem czerwonym i z drugiej strony obsługę prawej części wyświetlacza, góra, dół, przełączanie tych dwóch poziomów. Bardzo prosto, bardzo łatwo. Jeśli jesteśmy przy kontrolerach, to bardzo blisko są manetki, którymi hamujemy. Manetki są czteropoziomowo regulowane. To też jest bardzo miły dodatek, w zależności od tego, jaką preferujemy opcję oddalenia od gripów. Możemy sobie tutaj czteropoziomowo to ustawić. Bardzo ważnym elementem jest, jakie ma możliwości przewozowe, jaki jest schowek, co mieści. W stosunku do poprzedniego modelu poprawiono tutaj możliwości przewozowe. Jest troszkę luźniej w tej części tylnej. W przedniej zmieścimy kask integralny, tak samo w tej tylnej części, czyli schowek pod kanapą mieści dwa kaski integralne
Plus jeszcze dodatkowo możemy tutaj schować rękawice lub jakiś mały bagaż. W przedniej części mamy dwa schowki, w których zmieścimy małą butelkę na wodę. Ewentualnie możemy tutaj ładować sobie z lewej strony również telefon, smartfona, który też bez problemu się zmieści. Także możliwości przewozowe bardzo dobre, na plus. Słuchajcie, wlew paliwa jest w przekroku, także bardzo łatwy dostęp. Bez żadnego problemu możemy tankować, nawet nie schodząc ze skutera, czego oczywiście nie polecam, ale jest to możliwe. To, o czym Wam wspomniałem na wstępie, to jest kontekst jazdy w trasie. No, tutaj bardzo ważnym, chyba jak nie najważniejszym elementem, poza samą pozycją, jest silnik. Motor, który zastosowano w nowym Downtownie 350, ma moc 30 koni, 28,5 Nm. I liczby w kontekście tego silnika może nie są powalające, ale zupełnie co innego jest ważne, zestopniowanie skrzyni CVT. To, co udało się konstruktorom, zasługuje naprawdę na uznanie. Jest bardzo liniowe oddawanie mocy na koło. Dosłownie muśnięcie manetki powoduje, że ten skuter odjeżdża. Nie trzeba go męczyć, nie trzeba go prosić. On sam chce jechać, naprawdę bardzo miło. Przy prędkości 100-120 na godzinę minimalnie uchylamy manetkę i ten skuter sam jedzie. Nie wiem, jak Kimco to zrobiło, ale ten wydech generuje bardzo ładny dźwięk, on nie wymaga żadnego poprawiania. Dźwięk tego wydechu jest bardzo sympatyczny, bardzo przyjemny, bulgoczący, a dodatkowo ten wydech jest ładnie opakowany, mamy to piano black, mamy kwadratowy wydech na końcu, jest idealny. Słuchajcie, nie chcę, żeby wyglądało, że skuter ma tylko same zalety, bo oczywiście każdy pojazd to jest suma wad i zalet. Co tutaj subiektywnie oczywiście mogę uznać za pewnego rodzaju wadę, nazwijmy to w cudzysłowie. Pierwsza, taka, która mi przychodzi do głowy, to przednie reflektory. Przednie reflektory w skuterach często świecą podwójnie lub pojedynczo. I tutaj właśnie jest taka sytuacja. Są dwa reflektory, świeci mijania jeden reflektor, światło drogowe uruchamia się, odpala się drugi reflektor. One nigdy nie świecą dwa naraz. Szkoda, bo mogłyby świecić dwa naraz, dodatkowo te Angel Eyesy jako postojówka, no byłoby to idealnie. Kolejna rzecz to jest szyba. W mojej ocenie mogłaby być w standardzie troszkę wyższa. Ona jest wypośrodkowana, ona bardzo dobrze sprawdzi się w mieście, bardzo dobrze w takiej temperaturze i w lecie. Dzisiaj ona będzie idealna, natomiast jak pojedziemy w trasę, spadnie temperatura, zacznie padać, będzie niewystarczająca. I ostatnia rzecz to jest możliwość wyprostowania nóg. Tutaj przydałoby się, żeby konstruktorzy troszeczkę bardziej położyli płozy tego półpiętra górnego, żebyśmy mieli większą możliwość wyprostowania, większy zakres tych nóg. Jest dobrze, ale można by było to poprawić. Tu naprawdę wiele nie brakuje, tu brakuje nam 2-3 cm. I takie same 2-3 cm wystarczyłyby przy konstruowaniu kanapy. Mamy ogromne siedzisko dla pasażera, co oczywiście jest bardzo miłe, bardzo fajne dla plecaczka. Natomiast umówmy się, że jednak częściej jeździmy sami i częściej na co dzień potrzebujemy właśnie tej wygodnej pozycji. I tutaj jakby było 2-3 cm oparcie przesunięte do tyłu, kosztem zmniejszenia i tak już bardzo dużej powierzchni siedziska dla pasażera, dałoby to nam dodatkowe kolejne 2-3 cm i teraz łącząc te płozy i to siedzenie, mielibyśmy pozycję idealną. Dla mnie jest dobrze, ale można by było zrobić, żeby było perfekcyjnie i naprawdę niewiele tutaj brakuje. Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, która w Kimco zawsze mnie fascynowała. To są kierunkowskazy, a dokładnie sygnał dźwiękowy, który przypomina nam o tym, że one pracują. Jest to dźwięk, którego nie da się pomylić z żadną inną marką. W ogóle w innych skuterach, w innych motocyklach tego dźwięku nie ma. Tutaj jest on tak charakterystyczny, że nie pomylimy go z niczym innym. I za każdym razem, kiedy ruszymy ze skrzyżowania i zapomnimy wyłączyć kierunkowskazów, tutaj dźwięk jest momentalnie przez nas wychwytywalny. Słuchajcie, na koniec taka mała zagadka. Co łączy 50 lat Massimo Zanaboni i ten skuter Kimco Downtown 350? Co to wszystko łączy? Nie, to nie jest tak, że ja mam 50 lat i dostałem od Kimco ten skuter na urodziny. To nie o to chodzi. Słuchajcie, skuter powstał, ta konstrukcja i te linie zostały narysowane na 50-lecie powstania marki Kimco. To już 50 lat marka istnieje na rynku i ten skuter dokładnie jest na 50-lecie. Skuter jest bardzo ładnie narysowany, bardzo ładnie wygląda.
W tej chwili świecą się Angel Eyes'y i ten front, ta SUV-ka bardzo ładnie wygląda. Słuchajcie, dla kogo skuter? Dla kogo jest ten skuter? No przede wszystkim dla osób, które chcą uniwersalności ponad wszystko. Dla których skuter dwucylindrowy, mocny, a przy okazji również też bardzo drogi, droższy, to jest przerost formy nad treścią. Dla tych, którzy mają prawo jazdy motocyklowe kategorii A i 125 jest dla nich niewystarczająca. To jest dla nich skuter. Tu mamy maksymalne wykorzystanie, wypośrodkowanie tego, co jest nam potrzebne. Miasto super, trasa, naprawdę możemy lecieć z motocyklami mocniejszymi w trasie, w grupie. Nie będziemy czuli, że ten skuter łapie zadyszkę. On do 150 na godzinę się rozpędza, do 130, 140 idzie liniowo bez żadnego problemu. Przy 150 ten zakres już słabnie, więc to jest w zupełności wystarczające w trasie. Mamy idealny pojazd również do jazdy z pasażerem. Także turystyka, turystyka z pasażerem, turystyka w pojedynkę, miasto, no i cena. Skuter w tej wersji, którą Wam prezentuję z Nuru, kosztuje 21 700. I on jest wyposażony w tej cenie w ABS, w kontrolę trakcji, w TCS i w system Nuru, czyli ten system, który już jest znany użytkownikom Kimco, ten system multimedialny. Mamy też opcję kupienia tego skutera bez Nuru, on wtedy kosztuje około 1000 mniej, ale myślę, że te zegary, kontrola trakcji, zdecydowanie to jest poprawa bezpieczeństwa, to jest sznyt taki nowoczesności, te zegary naprawdę są genialne w stosunku do tych podstawowych, w pełni analogowych. Naprawdę tutaj zdecydowanie zalecałbym dopłacić ten 1000 do tej wersji bogatszej. No i tak naprawdę kupujecie skuter, który właśnie jest uniwersalny do granic możliwości, jest w bardzo dobrej, korzystnej cenie, ma bardzo mało wad, albo są one dla niektórych mogą być wręcz w ogóle niezauważalne. Jakościowo jest bardzo dobry, to wszystko jest wykonane z bardzo dobrych materiałów, nie czuć tutaj żadnych niedoróbek, ani niczego takiego, co bym mógł uznać za jakąś wadę krytyczną. Więc jeżeli chcecie czegoś uniwersalnego, zależy Wam na bardzo dobrym stosunku ceny do towaru, to Kimco Downtown 350i z Nuru i z TCS-em spełni Wasze wymagania. W tym miejscu chciałem Was serdecznie pozdrowić, całą ekipę, oczywiście Burgmani, całą ekipę Motorlandu i wszystkich skuteromaniaków w Polsce i na świecie. Trzymajcie się, cześć!